2, 1. Hej ludziska, cześć wam wszystkim, z tej strony jak zwykle Grzechu 40 i pan Doduś. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym, jakże epickim odcinku z serii Zagrajmy w Resident Evil 5. Z tego co pamiętacie, walczymy z zombiaszczami. No któż nie kocha walczyć z zombiakami, niech pierwszy rzuci w nas kamieniem, prawda? Czekaj, bo podnoszę kamień, żeby na ciebie rzucić. Nie lubisz tego? No błagam cię. Lubię, tak, uwielbiam. To jest takie miodne stworzenie. Nie tak. Bez powodu zombiak pojawia się w każdych tego typu grach postapokaliptycznych. Po prostu fajnie się do nich strzela. No. Czekaj, czyli tak, trzeba się ułożyć na dobry początek materiału. Mam jakieś skarby, nie zapominaj o tym, trzeba te skarby posprzedawać. Jakie skarby? Sprzedaj. No masz zakładkę, czekaj. Jak masz wyposażenie, to masz też zakładkę skarby obok i tam ci wyświetla napis nowe, halo Duduś, widzisz mnie, nowe. Poczekaj, a jest widzisz? Skarby, faktycznie, o faktycznie, mamy. Ja to sprzedaję. Relief z kości. Chyba tak jest, bo w poprzednich Residentach Evilach tak było, że te skarby można było łączyć ze sobą i potem lepsze ceny uzyskiwałeś, ale nie wydaje mi się, żebyś mógł zegar z czymś połączyć. No skoro sprzedałem zegar. Ja to sprzedaję. Chociaż to drugie to może źle zrobiłem, że... Sprzedałem, no ale. A co sprzedałeś? Relief z kości słoniowej? Wszystko sprzedałem. Byś matkę sprzedał. No sprzedałbym. Nie no, ludziska, żartuję. Dobra, i mogę coś kupić. Co możemy kupić? To jest ciekawe. Co my... mógłbym kupić shotguna, tylko że... Kurde, czy w tej grze potem będzie więcej miejsca w ekwipunku? Bo jeżeli masz tylko 9 slotów, to jest tak naprawdę kaszaniaste. No marność się robi. Wali sandałem z masłem. Mamo, ja nie gram, bo... Patrz, kamizelka kuloodporna 10 tysięcy niuanów. No nie wiem, kupić? Stać cię? Stać mnie, mam 10,5 tysiąca. No ja ostatnio pokupowałem inne rzeczy, mnie nie stać, chyba żebym sprzedał jakiś granat. Ale ja nie mam szpraja leczniczego, to jednak szpraja chyba se kupię. To kup. To ja też teraz na razie jeszcze kamizelki nie będę kupował. I teraz zastanawiam się, bo kurczę, chętnie by się było postrzelać, fajnie by było różnymi brońmi, ale z drugiej strony, kurczę, też 3 sloty na broni zajmować? Słabo. A wiem, że w tych grach jest broni sporo i wybór jest rzeczywiście solidny. Przynajmniej tam mi się wydaje, no w poprzedniczkach tak było. Ej, no kupiłem niby szpraje lecznicy, a nie mam w magazynie, w ekwipunku. Ale może masz w magazynie i potem musisz przerzucić do ekwipunku. A to tu jest magazyn? A jest! No ba! Jak ma nie być, no stary? To tu ja mam jeszcze jakieś pistolety. Może sobie ulepszę jeszcze coś? Strasznie drogie są te wszystkie zmiany, ulepszenia. Trzeba rzeczywiście hajsiwo zbierać. Magazynek, dobre to. Ma, żeby pistolet ulepszyć? No kurczę, żebym tego wcześniej nie ulepszał, to teraz by mi było stać na kamizelkę. Mogę ci dać amunicję do pistoletu, jakbyś chciał. Mam dużo amunicji. Zobacz, zresztą widzisz, że mam amunicji. Tak, i ty masz... Daj mi tą pigułkę, to połączę w apteczkę od razu. No tam nieważne, kto to masz. Ma, bo no i tak to tak, spoko, nie ma problemu, masz. A to wiesz, zawsze jeden slot więcej będzie. No i mam jeden slot więcej. No te grenady, masz już po 2. Czy to się stakuje? To jest też dobre pytanie, bo tak to mógłbym ci dać na przykład wszystkie ogniowe, a ty byś mi dał wszystkie te drugie i byśmy mieli mniej zapchany ekwipunek, nie? Szpreje się nie stakują chyba. Właśnie widzę. Tak, daj mi któryś z tych granatów, to ja ci dam inny rodzaj, zobaczymy czy to się nakłada. No dałem ci. Nałożyły się chyba. Tak, nakładają się. Super. Czyli znowu uzyskaliśmy troszeczkę miejsca w ekwipunku. To co ty masz? Przeciwpiechotny, ja mam zapalające, tak? Dobra. No i co? No kurczę, mam hajsiwo, ale zbierałbym na tą kamizelkę rzeczywiście, bo to jest przydatne. Ja też bym zbierał na kamizelkę. To jest bez sensu, że możesz zakupić wszystko, możesz ulepszać broni, możesz zakupić apteczki, ale amunicji? Iść waźniść. To jest durne, to jest kolejna z durnot tej gry moim zdaniem. Tak, ona ma wiele takich archaizmów. Ja wiem, że na przykład takim archaizmem, które się podoba graczom, bo to jest już wyznacznik sagi, że nie możesz jednocześnie chodzić i strzelać. Ale mimo wszystko dla mnie to jest głupie. Bo to jest tak naprawdę taki archaizm, że to jest niewygodne. To nie jest urokliwe, tylko to jest po prostu niewygodne. Tak, że nie możesz się wycofywać, uciekać i strzelać do zombiaków, nie? Tak, no to jest tak samo jak w Gears of War był taki archaizm, że jeżeli rozmawiałeś i była cutscenka, w której rozmawiasz, ale już mogłeś chodzić, to nie mogłeś biegać, tylko chodzić.
związku z czym, no nie wiem czemu twórcy gry czasami takie mechanizmy implementują, ale jest to co najmniej głupie. Dobra, to chyba zaczynamy, nie? No, chyba możemy lecieć. Możemy lecieć. No to gotów. Gotów. Aha, ludziska, co prawda poprzedni odcinek wydaje mi się, że się całkiem solidnie nagrał, że tam się nie cięło, ale mimo wszystko obawiam się, że w momencie, kiedy będzie taka naprawdę zawzięta akcja, to znowu to zacznie ciąć, dlatego ustawiłem sobie znowu na minimalne ustawienia, tak więc to wygląda tak samo jak u Dudusia, czyli jak kupa. Że co, że wyglądam jak kupa? No wyglądasz. A tak w ogóle to chciałem ci powiedzieć, że zaczęliśmy drugi rozdział. No i szurki są. A, bo tu jest ta winda, z której wyszliśmy. No ta, ma to sens. To patrz, Hammer. Humer. Lubię humer. A czy wiadomo tam... Mnie jeszcze rozbraja to, że w tej grze postać nie skacze. Tak, ale o tym już mówiliśmy. Wiadomo, że zieloni są przeciwko hamerom, dlatego że to jest taki samochód, który pali 40 litrów na 100 jeśli km. Jeśli chcesz zawołać partnera, naciśnij V. Możesz wydawać partnerowi następujące polecenie. Atakuj, partner przechodzi do ofensywy. Nie mówi jak mam żyć. Osłaniaj, partner głównie cię ubezpiecza. Ale ty wiesz, że to są wskazówki do gry, kiedy nie grasz z kimś. Masz tam ammunition. Dobrze, no nie gram z kimś. To gram z tobą. Co, nie jesteś ktoś? Nie jesteś ktośem? Tu jest walizka w ogóle. Przeoczylibyśmy, zobacz. Wow! Stary, przeoczylibyśmy karabin. Ja pierdzielę. Bierz karabina. Jak w tej grze trzeba to wszystko obserwować, to jest przerażające. Czy on chodzi na tą samą amunicję, co ten poprzedni? To nie jest taki sam karabin? Nie, no inny, coś ty. Gdzie ja go mam? A tutaj. Brakuje mi na przykład tego, żeby postać miała latarkę, bo jest ciemnawo. Tak, nie? Brakuje mi latarki, brakuje mi tego, że mogę sobie dowolnie przesuwać rzeczy w ekwipunku. To jest głupie takie archaizmy. Pod szóstką go mam, tak? Jak, gdzie go mam? Pod szóstką go mam i... Ale na jakie to amo działa? Nie jestem w stanie zobaczyć. Na prawdziwe amo. Na przykład ja bym chciał tu wskoczyć. Ty, żeby... dobra, to działa na tą samą amunicję. I widzisz, żebym teraz się mógł cofnąć do sklepu, to bym sprzedał ten poprzedni karabin, bo mi jest teraz niepotrzebny, ale mogę tobie go dać. Ja nie chcę go. Nie chcesz? Nie chcę, ja mam shotguna, no wyspecjalizujmy się w czymś. To mnie podoba. Tabulator namierzasz na kompana. Teraz sprawdziłem. No nie, no to ja kurde, nie... no nie wyrzucę tego to starego. No ty, bo, chyba no, sobie wziąłeś pod, ty chyba sobie wziąłeś na kompana pod tabem, ja nie mam tego. A to może, bo zmieniałem ustawienia. Dobra, no to chyba idziemy. Poczekaj. To mam w takim razie zajęty slot niepotrzebnie. Oj, Dudusiu. Ja mam pod Y-kiem. Kiedy rękawiczka. Pod Y-kiem mam zamierzanie. Spoko. A się zaczesałeś. To co? Ładne masz oczy. Niech ci wąż do gęby wskoczy. Wchodzimy? Idziemy. To mi po tym, ogóle... że ty mnie dasz karabin, jak później musimy się dzielić amunicją, to bez sensu. Może i tak. Uuu, morze, które też wygląda jak kupa na tym ustawieniu graficznym, niestety. Dunkierka! A nie, jednak. Tak jest. To ta, co ma mocny pancerz. Tak, ta. No to idziemy, mamy jakiś port. To też jest dziwne, że mieliśmy windę spod spodu, zaraz przy morzu. To skąd ta winda była, z wody? Port jest gówno wort, spod morza, nie pytaj się. O kurde, stary! Tam coś jest? Bomba! Nie widzisz tego? Widzę, ale to ja rozbroję. Da się? To! Czy ty jesteś upośledzony, czy tylko takie udajesz? Nie, myślałem, że jak podejdę, to będzie jakiś menu, że można rozbroić. Goście z kuszą są, więc uważaj, mogą walić na dystans. Nie masz mać pan głowy! Ty, ale się zdziwiłem. Nie, bo ja myślałem, że to będzie trochę tak jak w Falloutie, że podchodzisz i ci wyskakuje komunikat, że naciśnij to, żeby rozbroić. Wylecz się. Trzeba będzie strzelać do tych bomb. Ale super co wyglądało. Ja rozbroję i pierdut, jak dupnęło to i dorosło. To było epickie. Jak mnie mam, ten karabin jest lepszy od tego, który wcześniej zebrałem. Ale podoba mi się to, że jest dużo podtypów tych samych broni, że tych broni jest dużo. Grzesiek, ale jedno, ale ten, rozbroiłem? No, nie można zaprzeczyć. Podobno saper tutaj... myli się tylko raz. Nieprawda. Jest, są, jaki? Ile w niego no trzeba ja, strzelić? No ja, spokój, no. Kusza, uważaj! Uratowałem cię!
do pensji. Tylko uważaj na te bomby, pamiętaj o nich. Wiem, wiem, mordą się je rozbraja. Tutaj też jest bomba. Stalina, zabiłeś! Dwie drogi, ja bym proponował przejść tędy. Uuu, widzisz, dobrze. Mamy, Grzesiek, za tobą jest drabinka. Co ty mówisz? Aha, no, to super. Duduś, prosiaczku, czekaj, gdzie tam lecisz, tu zasoby są. Ja amunicję tu miałem. A, no to chyba, że tak. Gdzieś ty tam pola... A, rozwalasz beczki? Pozbierasz to? Pozbierasz to? Rozwalisz te beczki? Tak, tak. Grzesiek, nie podchodź do tej bomby, ja spróbuję coś zrobić. Kurde, zapchałem jak pipunek. Widziałeś, jak rozbroiłem bombę? Tak, ja ci mówiłem. Jak nie wierzysz, to sobie przewiń materiał w przyszłości, jak będziesz oglądał, to ci mówiłem, że trzeba będzie do nich strzelać. Nie mówiłeś. Mówiłem. Okłamujesz mnie. Kłamiesz mnie. Ja bym cię okłamał, no Duduś, błagam cię. To co, robimy tak, że ty idziesz górą, ja dołem? Tutaj też jest bomba. Nie mogę iść górą, bo nie da się skakać. Piejo kury, piejo... Czekaj, bo tu jest beczułka. Kuta. Beczka. Co tam, co tam? Szpraja znalazłem. To ładnie. Co to jest? Iż. Strzelaj, bo Szarik jest z kumplami. Nie, co? O! Zębiska, kły, dupiska. O, pies jest zły. Pies ma bardzo ostre kły. Jak to ciężko trafić w ogóle, jakie to szybkie. Ja już wystrzeliłem całe ammo do karabinę. Ty, z góry, jeszcze kusza. A! O, jakie to szokujące. Ja nie mogę karabinem walczyć, to się zbyt szybko amunicji wyzbyłam tutaj. Weź tą zwykłą amunicję. Bierę, bierę. Duduś! Poczekaj! Ja teraz zaczęło, naprawdę. Poczekaj, bo ja nie mogę. Teoretycznie brunetka, ale ukryta, naprawdę ukryta, bo... To chyba farbowane jest. Ja pierdzielę, stary. Mówiłem, że to się tak rozbraja, to mi nie wierzyłeś. Naboje do pistoletu, to zbierz może ty teraz. Nie wiem, ile masz naboi, no. Zbieraj. Się potem będziemy zamieniać. 43 mam. Ja to mam 20, to kolejne idą do mnie. A po co żeś ty do Szarika strzelał? Jakby Szorik tak wyglądał w czterech pancernych, to raczej by do Berlina nie dojechali, zaręczam ci to, no. O kurde! Jakie to nagłe jest. Bo jak wychodzi zza rogu, to... Płuco z sawki mu wyszły. Puść mnie, bo ja lepiej rozbrajam bomby. No, zdecydowanie. Tutaj nie zamierzam nawet się kłócić. Oje, amunicja. Super. Daj mi ją sekundkę, przeładuję. To jest ciekawy rozdział, bo nie dość, że bardzo mobilni przeciwnicy, czyli psy, to jeszcze w dodatku mogą do ciebie walić na dystans z kuszy i jeszcze w dodatku bomby, nie? Trzeba mieć oszy dookoła głowy, jeszcze najlepiej jedną w dupie. Coś rzuca. Czekaj, czymś. Wiesz co? Spróbuję. Nie, Szarik! O Jezu! Grubas! Prosiak! Dawaj! Bom! Pies! Pies! O nie, pobiegnij! Zdychaj! Gruby murzyn! Gruby murzyn! Idź tą tłusta świnio! Czekaj, bo psem dostanę w mordę. Tak totalnie na potylicę mi skoczył. Pies! Dobra, pies! Jest amunicja do ciebie, dla ciebie. Jezus Mariusz, co to jest w ogóle? Dajcie spokój. Stary, ja już praktycznie amunicji nie mam, no. Powiem ci, Grzesiek, że ten karabinek to gówno wart jest, szczerze mówiąc, teraz już. On jest fajny. Tutaj, cofaj się, amunicja dla ciebie jest. On jest fajny, tylko że szybko się wydarza. Uważaj, ktoś nas tam rzuca czymś badziewiem. Tak, zauważyłem. Mam badziewiaka, jest. Cofam, bo rzuca. Dobra, rzucił, teraz... Poczekaj chwilę, ja go załatwię. Jeszcze kusznicy są. Ja już mam wycelowane, ja go biję.
Okej. Okay. Pomógł ten granat coś, czy nie? Nie wiem, nie widzę. Na tego, co rzucał, nie, ale tego już pokonałem. Fajerwerki odblokowają osiągnięcie. Ten granat nic nie zrobił. Ty to tak na oślep rzucasz? Nie! Teraz ja rzucę granat, więc osłaniaj mnie! Gdzie mam grenada? Rzucam! A, no to rzuciłem. A, pomóż mi! Płoń, psie! Tak, psy powinny płonąć. Czekaj! Szczekam. Jak tam? Ja się muszę wyleczyć, ty też. Wyleczyć to raz. Ja muszę tutaj... Rozwalaj beczki. Czekaj, wyspry... Ty, jak jesteśmy blisko, to wyleczymy i ciebie, i siebie. No to trzeba tak robić. To trzeba tak robić. Już teraz widzisz, uczymy się czegoś. Ja będę chodził ze strzelbą, bo to na te kundle, jak to podejdzie bliżej, to jest lepsze, nie? Już tym pistoletem, to przecież ja w tego murzyna to ze trzy magazynki. To też jest na kundle lepszy, bo tutaj ma przynajmniej jakiś rozprysk, a pistoletem raz strzelę, no i nie trafię i dupajasz. Tutaj w ogóle były wybuchowe beczki. Czekaj, wchodzę na górę. Zatonować. Spierdolopcyłem! Nie zauważyłem. No dobra, tutaj na dole już nic nie ma. Na górze też nie, po co tutaj idziesz? Co tam szewa, dupusiu? Jakie miasto w ogóle, zobacz. Ale przeraża mnie to, że my w sumie jesteśmy na początku tej gry i ja muszę wpakować trzy magazynki w murzyna. To ile bym musiał w murzyna wpakować? Pięć ale na może trudny? Ale jest taka stylistyka tej gry, no bo wiesz, w przypadku Gears of War było tak samo. Że murzyni są tacy twardzi? Ja nie tak, chcę, tak tam było. Ja nie chcę tutaj, wiesz, bo ja tam rasistą nie jestem, nie, ale... Ale ty się śmiej, ty wiesz, jakie ta gra miała problemy względem rasizmu, kiedy wychodziła na rynki ogólnoświatowe? Ta gra, co teraz gramy? Tak, tak. Były potężne problemy wydawnicze w niektórych państwach, dlatego że gra była posądzana o rasizm, dlatego że jesteś biały i walczysz białoskóry i walczysz w Afryce strzelając do osób czarnoskórych. No, ale jak już bym grał murzynem, jakbym grał murzynem i pojechał zabijać Azjatów, to byłoby dobrze. Tak, to samo chciałem powiedzieć, ale specjaliści uznali, że to że jest problem, że to że jest rasizm. Tylko ja się teraz pytam, to do kogo ma strzelać w Afryce? Do królików? Do lwów. No to jest idiotyzm, to tak samo jak, popatrz, beczki trzeba i będzie detonować. Śmieciara jedzie! Detonuj beczki! Detonuj beczki! Beczki! Ło, w ostatniej chwili. Przecież słyszałem, czego psikać? Idą, biegną, latają. Rzucaj nim! Wolę beczki zdetonować. Teraz będę rzucał. Rzucam! Czemu to wybuchło tutaj? Rzuciłem znacznie dalej. Ja też myślałem, że dalej rzucę. Daj im podejść. Daj im podejść, a strzelbę. Dobra. Ja czasami też tego sterowania kompletnie nie ogarniam i mówię do ciebie, klikając inny klawisz. Załatwię tego skuszą, bo on zaraz do ciebie strzeli. Zobacz, jakie mam pierdół. Wal tych z kuszą, ja będę tych, co na blisko podchodzą. No już to powiedziałem przed chwilą. Wiem, ale ja ci powtarzam, jakbyś zapomniał, co powiedziałeś. No, bo ja mam pamięć jak złota rybka. Jeden amunicję do shotguna wyrzucił. Kurde, to jest dobry ten shotgun, może sam go kupię? No chodźcie tu, robaczki. Ha! Nie mam amunicji. Without of ammo. Bo tutaj też można nożem walczyć z nimi. W związku z czym może to jest nasz problem, że tego nie robimy. Łeb mi pęka, osiągnięcie. Ciekawe. No ten shotgun mi się podobuje. No wygląda spoko. Wygląda na efektywne. Czekaj, sprawdzenie ekwipunku. Ile masz amunicji do czego? 8,24. Mhm. Dobra, to mamy mniej więcej porówno. Wiesz, walczyć nożem to nie jest głupi pomysł, to może, ale musimy to ich tak robić, kiedy Grzesiek. Kiedy będzie mniej, to wtedy... Tak, jak będzie nożem. Ich po jednym na twarz, nie? To ty wtedy jednego kosą, ja drugiego. Tak. Oby się ta gra nie cięła, bo naprawdę, gra mi się fajnie, bardzo fajnie. No super się gra, tylko że kurczę właśnie te problemy techniczne. No, mamy tutaj znajdźki. Póki co, to tak jak mówię, no jestem zafascynowany.
mną. Tak czy inaczej, powracając do kwestii samego rasizmu, to jest tak jak w Ameryce, jeżeli biały będzie miał wąty do osoby czarnoskórej, nieważne za co, na przykład za to, że źle pracuje, że się leni czy coś, no to już jest rasistą. Jeżeli na odwrót, to jest wszystko spoko. No i takie to dzisiaj mamy czasy. Aha, no to tak a propos tego, co mówiłeś, że nie ma loteryjki. Ty, ja muszę przeładować! To wyglądało tak, jakbyś do mnie strzelił. Nie robię nic, bo ty masz lep... A, zresztą, dobra, też strzelam. Nie lubię tych piesków. Najgorsze jest, że my sobie tutaj sami trochę przeszkadzamy. Mówisz? Ale to w razie czego, to na bliski dystans zostaw mi z shotgunem. Nie idź pierwszy. Ja się tylko przyglądam teraz. Masz ammo jak coś? Gdzie? Czemu my idziemy kanałami? Jesteśmy wojownicze żółwie ninja. Gdzie to ammo jest tu? No masz, przecież świeci dzisiaj jak psu jajca. To ty? Już chciałem strzelać. Szewuś, tutaj jestem. Wiem, a już chciałem strzelać w ciebie, bo ty nie rób takich rzeczy, bo zacznę cię zabijać. Jakich rzeczy? Nie idź przede mną. Ja jestem z shotgunem, to ja jestem lepszy reagować tutaj. Dobra, czasami zapominam, że idę z blondynką, więc może do mnie zacząć strzelać. Jesteś podobny i wyglądasz jak te psy, więc... O, jest, jest. Zasób? Coś tu mamy. Co to jest? Twoja amunicja. Ale myślę, że to akurat dobrze ogarnęliśmy, że ty masz jedną broń, a drugą, bo... Ja jestem mistrzem shotguna. Na dobrą sprawę kwestii rasizmu Residenta Evila można porównać do kwestii, jak ta gra się nazywała, Wolfensteina, prawda? Ona też miała problemy wydawnicze na świecie, no bo pokazujesz nazistów, w związku z czym już jest problem. Okej, okay, oni wstają. Co to jest? No nie, wy sobie ze mnie jaja robicie. Co to są za mysiopłaszczki? Gówno wytrzymałe jest. Jeszcze coś wyłazi. Przeciwnicy w tej grze rzeczywiście mnie przerażają. Te myśopłaszczki mi się w ogóle nie podobają. Oni mi przypomina, a wiesz co to mi przypomina? Te latające zergi ze StarCrafta. No fakt. To jest moja mo. Ty wstał! A myślałem, że jak go zabiliśmy zanim wyleciało, to nie wyleciało. Ale wyleciała jedna myśopłaszczka. Zawsze wylatuje jedna. Nie, tam były po dwie. Serio? Jak mi się wydaje. Masz swoją amunicję, a ja biorę tę. Bierz tą niebieską. Super. To co? Pierdut. Wiesz co jest problemem? Że mam tylko 15 pocisków do shotguna, więc wracam do pistoletu. Dobra, spoko. Ja też pistoletem będę strzelał, no bo stary też nie można bez przerwy karabinem. No aha. I Wolfenstein miał takie same problemy. Czekaj, wrócę do shotguna. W takich lokacjach wolę mieć shotguna. Ty tutaj w ogóle coś widzisz? Widzę, że nie widzę. A ja widzę twój tyłeczek. Nice S. Pośladeczki. Uda damskim. Na górę. Mości panowie. No i ludzie w dzisiejszych czasach, bo chciałbym ten wątek dokończyć, bo to jest naprawdę kuriozalne, że ludzie w dzisiejszych czasach są tak skrajnie przewrażliwieni, że nawet aby odzwierciedlić jakieś realia historyczne albo na przykład danego regionu, nawet tego się potrafią czepiać sami siebie, tam tak jak w tym przypadku, że jesteś w Afryce i walczysz z Murzynami, no gdzie tutaj rasizm fizycznie, gdzie tu rasizm, no kto jest w Afryce, no chyba gdyby stworzyli grę, gdzie w Afryce są sami biali, no to by chyba było nienormalne, nieprawdaż? Tak samo jak w przypadku Wolfensteina. Nie wiem, czy wiesz, ale Wolfenstein zawsze od zalania dziejów, od pierwszych chwil, kiedy powstała pierwsza odsłona sagi, wydaje dwie różne... dwa różne podtypy każdej produkcji. To znaczy, podtyp, który prezentuje... No. Nie, chodzi mi o to, że jak gdzieś idziesz, to czekaj, żebyśmy szli razem, bo jak coś wyskoczy, musimy się trzymać razem, a nie ja jeszcze siedzę w budynku, a ty gadasz i idziesz, a ja nie widzę, że ciebie nie ma. No dobra, spoko. Eksplorujemy tutaj, a ty gadaj. Po prostu chciałem tylko powiedzieć, że Wolfenstein też, no ludzie się czepiali nie o rasizm, tylko o to, że nazistów się propaguje. I w związku z tym zawsze były dwa podtypy tej gry. Zawsze jeden podtyp prezentował nazistów i tam były swastyki i wszystko, co jest związane z realiami II wojny światowej. A w drugiej
No, w przypadku Wolfensteina 1 na przykład zamiast nazistów miałeś roboty i strzelałeś do robotów. I zamiast swastyk miałeś jakieś tam inne ślaczki. I po dziś dzień, kiedy masz te najnowsze Wolfensteiny, dalej masz podtyp tej gry, która wychodzi na poszczególne rynki. Na przykład w Niemczech jest zakaz definitywny prezentowania swastyki w jakiejkolwiek postaci. Nawet jeżeli tutaj nie chodzi o gloryfikację, nie ma tu nic. Nawet jeżeli nie chodzi o gloryfikację ideologii, ale o odwzorowanie historyczne, tam po prostu nie wolno fizycznie. Pod nami jest coś, gdzie musimy wejść, bo się na żółto świeci. No na dole jest zombiak, tak by the way. No to nie wiem, to schodź. Połączę sobie, bo mam już jedno zioło. Ja, wiesz co, zanim wejdziemy tutaj, to bym jeszcze połaził i może coś tutaj znajdziemy, bo to jest dość rozległy tak, teren. Tak, ja nie mówię, żeby wchodzić. To trzeba połazić, tym bardziej, że coś tu musi być, no nie wierzę, żeby nie było. Tu trzeba mieć klucz. Ty, tu jest kufer! I tutaj jest broń w tym kufrze, bo to jest taki... Nie, to jest skarb. To jest ten kufer ze skarbem, tylko jak tam dojść? Ty, patrz, w owocach był granat. Rozbijaj owoce. W owocach coś może być. Dla mnie, no to my w tym momencie... Co dlam? Ucięło cię. A, kurde, bo nie ten klawisz. My w tym momencie nie strzelamy do... Twoje? Nie strzelamy do zombiaków, tylko do afrozombiaków. Nie do murzynów, to są afrozombiaki. Ale wiesz co, Grand Theft Auto 5 robiło sobie jaja właśnie z tego, że ludzie już są tak skrajnie przewrażliwieni na punkcie dyskryminacji mniejszości, że zaczyna się dyskryminować większość. I tam była taka scena w GTA 5, nie grałem w GTA 5, ale akurat tą scenę widziałem, bo też się ludzie w internecie z niej nabijali. Kurde, jak tam dojść do tego skarbu? Gdzie jest? A, gdzie ty masz skarb? Czekaj, idę do ciebie. No tutaj jest i chciałbym do niego dojść, tylko nie wiem jak. Gdzie ty skarb widzisz? No tutaj jest skrzynka, nie widzisz? Przede mną. Może z tego dachu tam jakoś zeskoczyć? Czekaj. Spróbuję. No i kontynuując, była taka scena, że był tam jakiś Rusek albo Serb w salonie samochodowym i przyszedł jakiś bogaty klient, ten mu zaczął prezentować samochód, że wiesz, taki super auto, fanfaramfa, mucha nie siada, misio pysio, samo jeździ, nawet tankować nie trzeba. Kurde, nie wiem jak to zrobić. Nie mam pojęcia, nic mi do głowy nie przychodzi. I tamten powiedział, że no nie bardzo mu się ten samochód podoba, to chyba jednak nie będzie kupował. I w tym momencie sprzedawca wyjechał z tekstem: co, ty nie chcesz ode mnie kupić samochodu, bo jestem mniejszością rasową, tak? Bo ja nie jestem rodowitym Amerykaninem. I tamten się wtedy tak pospeniał, mówi: o nie, przepraszam, ja nie dlatego tego nie chciałem kupić, to w takim razie go kupię. No i to było takie prześmiewcze, ale to rzeczywiście oddaje specyfikę współczesnych czasów, że dzisiaj są ludzie tak potwornie przewrażliwieni na punkcie niektórych rzeczy, że już to przekracza granice przesady. Tam się musi dać. Tak jak mówiliśmy, no jesteśmy w Afryce, do kogo mamy strzelać, tak? No nie wiem, nic mi nie przychodzi do głowy, chyba idziemy dalej, no bo... Tu jest jeszcze jakieś przejście. Byłeś tu? No ale wróciłem się, bo ty polazłeś gdzie indziej. Czekaj, coś tu jest. A nie, to kanistry. To nie, tutaj nic nie ma. Jest okno, mogę wejść do tego budynku. Wchodzimy? Czekaj. Bo jakbyś tak spojrzał na mapę, to mamy dwa znaczniki. Jeden w budynku, drugi tam przy bramie portowej. No ale przy bramie portowej klucza potrzebujemy. Dobra, wchodzimy. A, no to wchodzimy. Jak to ładnie zrobiłem. Zeuba. Nieinwazyjnie. Okej, gościu tutaj sobie powisiuję. Trupie czaszki. Przyjemnie ogólnie, przyjemnie. A, dobrze, to teraz trzeba wszystko sprawdzać, te owoce, bo tu jest faktycznie amunicja. Tak. Dobrze, przez przypadek te arbuzy wcześniej ruchnąłem, no bo... Kurde, może on będzie miał klucz? No przecież wiszą klucze. Gdzie? Nie zauważyłem, wiesz? Strzeliłem i spadły.